Łukasz będzie prowadzący, więc Łukasz się najpierw przedstawi z nazwiska również. Łukasz Mitura, witam. Tomek Elfeko. Dobrze, to ja jednak trochę zmienię. Tomek, no właśnie, jak to Elfeko dzisiaj zadziałało wszystko u Was? Działało dobrze, tak. Troszeczkę zabrakło, 5-4 przegraliśmy po trudnym, ciężkim meczu, no ale jesteśmy Beniaminkiem. Tak. Na razie nie jest źle, będzie coraz lepiej, rozkręcamy się cały czas do przodu. Rozumiem. A kolega, które to jest spotkanie Wasze? To jest nasze trzecie spotkanie. Niestety dzisiaj przespaliśmy trzy pierwsze bramki, potem wsiedzieliśmy do gry. Ale to mrzawka Was obudziła? Tak. Czy... Być może, że tak. Kapitan nakrzyczał. Dokładnie. Mamy kontuzjowanego głównego gracza, Mateusza. Serdecznie pozdrawiamy. Życzymy mu zdrowia. No, daliśmy z siebie wszystko. Za wszystko. No dobrze, po tym awansie, bo jesteście Beniaminkiem, tak? No, czyli po awansie jesteście, tak? I jak to wygląda, to spotkanie z ligą według Ciebie? Jest dużo trudniej? Trudniej jest. Trzeba swoje frysowe zapłacić. O awans będzie ciężko, walczymy o utrzymanie, taki jest nasz cel, no jak najwyżej w tabeli, mam nadzieję, że się uda, no poprzeczka wyżej, tak jak mówię. Ja powiedziałem przed chwilą, że magiczne słowo tutaj jest takie kluczowe, to jest awans, a u Was akurat w tym sezonie utrzymanie jednak, tak? No tutaj kolega może tak bardzo skromnie powiedział, ale będziemy walczyć o utrzymanie, ale w górnej części tabeli. Nie poddaliśmy się, dopiero to są trzy mecze, więc tak naprawdę wchodzimy dopiero na obroty. Jeszcze pokażemy, na co nas stać. Plaga kontuzji, niestety. Śliska murawa wykluczyła ostatnio dwóch graczy, także jest ciężko. No. Zobaczcie, pasujecie bardzo do mikrofonu tutaj kolorem, tak. Także myślę, w PL3 się dobrze wpisaliście. Dokładnie. Będzie wszystko działać. A jakie wzmocnienia, jakie zmiany w tym sezonie? Myślę, że ten skład, który teraz zbudowaliśmy, musimy nad nim pracować. To jest dobra ekipa, dobrze się rozumiemy. Pokażemy jeszcze, na co nas stać. Dobrze, pozdrawiamy. Kogo pozdrawiasz? No, pozdrawiamy wszystkich sympatyków Elfeko, całą naszą drużynę, która dzisiaj wylała siódme poty, walczyła, chorego Mateusza. No i całą firmę Elfeko też. Fajna firma, tak? Pewnie. Bardzo fajna firma, polecamy. Pozdrawiamy wszystkich. Okej, wielkie dzięki panowie. Dzięki. Do zobaczenia.